No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89. Witam w kolejnym odcinku z gry Age of Empires 4 i w pierwszym odcinku z nowego dodatku The Sultan Ascent, czyli sułtani przybywają, zobaczcie, przepraszam, sułtani powstają. Zobaczcie, została dodana nowa kampania tutaj, zostały dodane też dwie nacje, czyli Japończycy i Bizantyjczycy. No i co, zaczynamy sobie tutaj kampanię, tą najnowszą. Ja już tutaj powiem wam, pierwszą misję dwa razy próbowałem, nie udało mi się przejść, naprawdę jest trudna, ale ja już mam pomysł, ja już mam sposób, jak to przejść, także spróbujemy jeszcze raz. Misja numer 1, Tyr 1111. In the name of God, the compassionate, the merciful. We call them the Franks. In unreckoned number, horse and foot, lord and commoner alike, they cross the threshold to the east with a lust for war and plunder. Their ambition, to seize the holy city of Jerusalem and all Bilad Sham beyond. Terror spread among the Muslims. City by city, we succumbed. The infidels prevailed, but their lawless conquest would be answered by the roar of our righteous lions. These pages tell the story of our struggle, of the courage of great leaders who fought for our land and our faith. With God's favor upon them, they unsheathed their swords and sharpened their spears and earned their place in our eternal memory. I begin the story at the last bastion of the faithful, the ancient fortress of Tyre. May God protect her. Obrona Tyru. Misja numer 1, 1111 rok. No, powiem wam szczerze, że ciężka jest ta misja, bo dwa razy próbowałem już, dwa razy mi się nie udało. Mimo że za drugim razem byłem już bliżej. Ale teraz wiem, gdzie błędy popełniłem i myślę, że, no, jak to się mówi, do trzech razy sztuka. No teraz już powinniśmy to ogarnąć. The port of Tyre had yet held out against capture. But in this year, the king of Jerusalem attacked with renewed fervor. Frankowie atakują. Tyr. Foreseeing the city's demise, Tyre's governor beseeched the ruler of Damascus to hasten a vigorous force to his aid. To są nasi. No dobra, lecimy. Lecimy z tematem. At great speed, the most honorable Tohtakin drew up to the city with a host of his Turkic horse archers. Jak widzicie, najpierw musimy wyeliminować obozy Franków, gdzie oni zbierają surowce do tego jakby ataku na Tyr. Tuchtekin's riders were jest pierwszy obóz oczyszczony. Their hooves thundered and their arrows flew. They struck with such speed that the enemy would never know his own assailant. Without hesitation, Tohtakin destroyed the Frankish camps
The more he did so, the more he weakened the attack on Tyre. Depreşim bitik. Buyruk bolursun. Olur. Tamam. Andı. Harayna. Olur. Ya. Okçular çekin. Teraz zagramy trochę inaczej niż wcześniej, bo tutaj trzeba jednak do tej misji podejść sposobem, kurczę. Ale najpierw oczyśćmy te obozy. No kurde, trochę straciliśmy ludzi. Udało się. Zdobyliśmy osadę. Zobaczcie, tu jest nasza osada. The nearby settlement would serve as a place to muster. Myślę, że łódek tutaj trzeba więcej zrobić. Ja na początku nie robiłem łódek. I to był chyba mój błąd. Bo łódki mogą fajnie zbierać te fertile fishing waters lay close to the shore. The Damascenes had only to command a few of their number to fish there. And no soldier would need endure the roar of an empty belly. I raczej się trzeba sfokusować też na przejściu do ery zamków. Dobra, wy tutaj dojdźcie. Możemy przejść do tej arenie feudalnej, ale to nie jest takie najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy przeszli do feudalnej, a potem do ery zamku. Też drewna musimy mieć sporo. Word came that the Franks had gathered a great stockpile of lumber. They surely intended the wood for their siege weaponry. Teraz myślę, że to zrobimy mądrze trochę. Dry wood easily burns. To zobaczcie, teraz mamy cel przejść do ery feudalnej, ale ja sobie zrobię tak, że najpierw sobie zbuduję ekonomię i dopiero przejdę do tej ery feudalnej. To będzie, myślę, mądrzejsze. Czy tak nie będziemy pchać jakby tej fabuły misji tak szybko do przodu, bo to się może dla nas źle skończyć. Statek handlowy. O, tu też moglibyśmy z tym tyrem handlować. Właśnie, to jest mądre, żebym też ten statek handlowy zrobił. Ale to w erze feudalnej dopiero.
No. To jest dobry pomysł. Dobra, można powoli pomyśleć o przejściu. Trochę chłopów zrobiliśmy, trochę łódek zrobiliśmy. Ryby głębinowe. Ryby przybrzeżne. Jeszcze jakieś rybki głębinowe. Dobra, zbudujmy ten dom mądrości. To jest budynek przejścia do tej ery feudalnej. No fajnie ich rozbiliśmy. Ten pierwszy ich atak. Dobra. Okej, teraz będziemy mogli przejść do ery, zobaczcie, kolejnej, czyli do ery feudalnej. Skrzydło handlowe. A co? Ja myślę, żeby i tak tych później ten statek handlowy sobie zrobić, to jak będą jeszcze lepsi, to może więcej złota będzie mi tu przewoził. No zobaczymy. Bo to chyba jednak będzie najmądrzej się o ten port oprzeć. Wycofajmy się trochę. Zaraz będziemy mieli możliwość chyba przejścia do ery zamków, już? Miał 1200 złota. Znaczy nie złota, tylko jedzenia. Nie, coś mi nie pokazuje takiej możliwości. Chyba najpierw musimy przejść do tej ery feudalnej w ogóle. Czuję! Ale z jedzeniem teraz bardzo dobrze dzięki tym łodziom stoimy. Za pierwszym razem właśnie nie grałem na te łodzie. I za drugim. I to chyba był mój błąd. Przyszliśmy do ery feudalnej, ale co, dalej nie można przechodzić. Ja zrobię te statki handlowe. Wielki bazar. Zróbmy to. Kurde. Nie tak to miało wyglądać. Myślałem, że do kolejnej epoki będę mógł przejść, ale widzę, że nie. Jest statek handlowy. Deploying every skill at their disposal, the Muslims sent trade ships to the city to keep the people supplied and the coin flowing. Właśnie, te statki handlowe zacznijmy wysyłać, zobaczymy, co z tego będzie. O kurde. Jest tak,
chować się. The Franks at this time bowed to their king Baldwin of Jerusalem, a man whose rigid heart was fixed on the conquest of Tyre. To this end, Baldwin's men began constructing a colossal siege weapon, a wheeled beast, a ram of thunderous power, a destroyer of cities. Ludzie Baldwina będą nam tutaj. The Damascenes had little time to gather their strength before the Titan attacked. Będą nas nękać. Kurde, mało te statki handlowe przewożą złota. Dobra, zrobić trochę jeszcze tych. Wiecie co? My musimy wysłać chłopów do tego Tyru, żeby tam mieć możliwość produkcji jednostek. Though the stout city walls had borne Tyre through countless attacks, they now face a trial of unimagined scale. Within the city, every archer, craftsman, smith, and sailor were called to the walls in Tyre's most desperate hour. Moment. Właśnie rynek zróbmy. Kurde, mało jest tych ludzi naszych. Ale spróbujmy się przebić. Tych chłopów dajmy pod czwórkę. Bo widzicie, musimy przerzucić tych chłopów do tego Tyru, żeby tu se budować budynki wojskowe. No bo zobaczcie, to nas będzie atakować, nie? I najlepiej tam po prostu ludzi swoich do Tyru wsadzić. Dobra, ci sobie idą. Elegancko. Oj! Niedobrze. Kurde, niedobrze. Nie tak to miało wyglądać. Wycofywać się. Aj no. Ci nic nie robią. I żeby się rybki czasem nie skończyły. Relentlessly, the Franks did the bidding of their king, toiling by sun and moon to build his war machine. Ferocious as it seemed, the beast's weakness was its wooden construction. Dobra, do ataku. Nie wygląda to najlepiej, nie udało nam się chłopów przerzucić. Dobra, chodźcie. Chodźcie. Musimy chłopów przerzucić koniecznie do tego Tyru, no bo bez tego to nie ma szans w ogóle. Bo my musimy mieć budynki w środku.
bilet vakit dar olur. Hareket eyleyin. Jakiekolwiek szanse. Lećcie tu. Dobra, uda się tym razem chyba. Dobra, uda się. Teraz tak. Stajnie najlepiej. Rzeczy mi tam zbudować. No, fajnie, że im te obozy spaliłem. Może mnie nie będą tak atakować. Oj. Sięgnęliśmy limit populacji. Tu się złotko skończyło. To niedobrze. Nie wiem, skąd teraz złoto wezmę. Dobrze, że tam przerzuciłem tych chłopów. Oj, 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 no. Widzicie, słabo to wygląda wszystko. Ci nie znaleźli złota, oczywiście. Zniszcz bestię. No super, tak, tak. The Franks concluded the construction of their infernal colossus. Dobra, dawać tu. Albo nie, dobra. Jeszcze czekajcie. Dawać tu skład drewna może jednak. Handlowy. Dobra, tych handlowych trochę poróbmy. Z tego coś będziemy mieli złota, ale mało, nie? Wow. I co ja tu chciałem? Koszary. Raz, dwa. Dwa tylko? Już, że tam jazdę robię w środku, ale widzicie, drewna tu nam brakuje. No do tej jazdy to i tak drewna potrzebujemy. Zlećmy naprawdę produkcję, ile wlezie tej jazdy w środku. Tych jeszcze nie przesuwam, bo liczę się z tym, że może być jakiś atak na mnie zaraz. Jeszcze koszary. Trochę lepiej to wygląda niż ostatnio. Może się uda. Zobaczymy. Chociaż no, nasi przeciwnicy już są praktycznie pod tyrem, więc... No... Są tutaj, ale dobra, tu nas nie zaatakowali. Tymi zaatakujemy od tyłu ich. Zobaczymy. Może coś z tego... Może coś z tego wyjdzie. Dawać, dawać. Dobra.
أجل. هل لدي مهمة؟ أجل. مرحبا. No dobra, chyba musimy tymi spróbować z tyłu zaatakować. Tymi chociaż dobra, nie. Czekajmy jeszcze. To już za blisko jest, ta machina wojenna. Trzeba ich kurde naciskać. Pikinier dajmy pod trójkę. Dajmy pod trójkę. Dobra, do boju. Zobaczymy no. Albo się uda, albo nie. Cóż mam mogę powiedzieć. Tą jazdę trzeba było rozwalić. Dużo na bestie poszło. Mojego wojska. Chodźcie. The Damascenes raised their battle cry, united in their zeal to slay this monster. Chodźcie, chodźcie. Uatakować ich. No nieźle, mocno poszliśmy w tą bestię. Może się im nie uda nas tutaj zniszczyć. Co jest? Kurde. Połowę życia ma ta bestia cała. Oj, naszego rozwalili. Kurde, no nie wygląda to najlepiej, chociaż teraz fajnie tą bestię moi tutaj zaatakowali. No może się uda jakimś cudem to wygrać. Nauczników. Nie, nie da rady. Chodźcie wy. Chociaż no 1500 życia zostało, może się uda. Może się uda, są szanse jakich nie było podczas wcześniejszych rozgrywek. O, tutaj mi port niestety atakują. Udało się zniszczyć bestię. Kurde, chyba się uda. W końcu. Tail turned and ashamed in their failure. Tyre, city of the ancients, gateway to the Middle Sea, and now fortress of refuge, rejoiced in its hard-fought victory. The Tyrians wept and thanked God for his fearless Damascene deliverers. To udało się, zniszczyliśmy tą bestię, kurde, fajnie. No, to jak będziecie mieć problem z tą misją, no to widzicie, tak to kurczę, trzeba zagrać. Czyli trzeba po prostu spróbować zrobić budynki w środku, nie? Wiecie, no po prostu tam, gdzie jest jakby ten tyr, w tyrze po prostu zrobić budynki, nie? No i co, bierzemy kontynuuj? Dobra, weźmy kontynuuj, zobaczymy, co się wydarzy. Fell to the invaders. For many years, our rulers did little to turn fortune to our favor. Some fought against their brethren, seeking petty advantages and even joining with the enemy. But others were steadfast. God sent us three worthy leaders, whose boldness restored courage and hope to the faithful. First came Zangi, who, with the fury of wildfire, seized the city of Edessa. Next came Zangi's son, Nuruddin, who called for unity among the Muslim forces, and all hearts were attached to his cause.
boldest of them all was Nur ad-Din's student, Salah ad-Din Yusuf, whom the Franks called Saladin. Saladin, no dokładnie. As a young man, Saladin showed great promise. Blessed with a mind sharp and bright as a Damascene blade, he would one day prove himself a skilled tactician. But like all on the path to greatness, he would first be tested in the forge fire of war. Do Egiptu 1163-1174, czyli to chyba druga misja mi się szładuje. Okej, okay, wiecie co, dobra, tutaj drugiej misji to nie będziemy grali, także myślę, że ja w tym momencie przerwę. Myślałem, że to nie będzie mi się jeszcze ładowała ta misja numer 2. Dobra, także w tym momencie przerwę ten odcinek, no i widzimy się w kolejnym, w tym samym miejscu. Także trzymajcie się, do następnego, cześć!